Witajcie, hej, hej, z tej strony Tomek Wełna. Zapraszam serdecznie na zajęcia akwarelowe w tygodniu żywiołów. Dzisiaj żywioł ziemi i ziemia w swojej okazałości, największy kanion świata, Wielki Kanion Colorado, to miejsce, w którym ziemia pokazuje nam się w całej swojej okazałości, pokazuje swoje wnętrze wyżłobione przez rzekę Colorado. Zapraszam bardzo serdecznie na wyprawę w dalekie strony. Dobry wieczór. Przygotujcie nie tylko papier akwarelowy, ale również kawałek ręcznika papierowego, ponieważ zaczniemy tak naprawdę od malowania papierowym ręcznikiem. A jak to zrobimy? Poczekajcie jeszcze chwilkę, aby wszyscy zdążyli zgromadzić się przed ekranami i już wszystko pokażę i objaśnię. Zapraszam serdecznie. Witam, witam. Tym razem transmisja w samą porę, a nawet troszeczkę przed czasem. Dobry wieczór, dobry wieczór. Zapraszam na wyprawę do kanionu Colorado. Witaj Julia, dobry wieczór pani Karolino, dobry wieczór Ewelino. Witam panią Danutę. Dzień dobry Kasiu. Zapraszam na wspólną wyprawę w kanion Colorado. Przydadzą się na tę wyprawę akwarele, papier akwarelowy i ręcznik papierowy lub chusteczka higieniczna. Będziemy bowiem zaczynać malowanie właśnie tym przyborem. Będziemy malować kawałkiem papierowego ręcznika najpierw, a później cała reszta. Zdjęcie wysłałem na naszą stronę na Facebooku, znajdziecie je tuż pod transmisją, w poście nieco wcześniejszym niż nasza transmisja. Zestaw kolorystyczny zawężony do kolorów ziemistych, zatem siena palona, ugier złoty, ochra, ultramaryna, ewentualnie jakieś ciekawe błękity. Ja mam tutaj błękit umieszany przeze mnie, który wykorzystuję do malowania nieba. Proszę bardzo. Mogą się też turkusy przydać. Niezależnie od tego, jakich odcieni użyjecie, niebo będzie dobre. Może być najwyżej troszkę mniej lub bardziej podobne w odcieniu do tego, który na zdjęciu. My to niebo troszeczkę uprościmy. No i za chwileczkę zaczniemy. Witam serdecznie i zapraszam na wspólne malowanie. Tak jak wspominałem, zaczniemy... Dobry wieczór, pani Wando. Tak jak wspominałem, zaczniemy od papierowego ręcznika. Przyda się jeszcze talerzyk albo kartka, na której ten kawałek ręcznika przygotujemy. Ja na chwilkę zamknę blok, żeby nie pochlapał mi się w tej chwili farbą, a nawet wykorzystam jego plecki i kawałek czystego, no to był czysty papier, już nie jest czysty, tutaj mam troszkę czystszy. Już objaśniam, po co takie właśnie ślady będziemy robić papierowym ręcznikiem. Te wszystkie ślady na skałach. Zrobimy to teraz, to są poszczególne warstwy widoczne w skałach kanionu Colorado. Zrobimy to dlatego teraz, na samym początku, ponieważ i tak częściowo później będziemy je wymywać, wypłukiwać. Poza tym, jeżeli wyjdzie dobrze, to zostawimy. Jeżeli te ślady wyjdą dobrze, to zostawimy. Jeżeli nie wyjdą do końca tak, jakbyśmy się spodziewali, to po prostu wymienimy kartkę i przejedziemy ręcznikiem raz jeszcze. I w ten sposób możemy śmiało zrobić tych prób tyle, ile będzie trzeba, chociaż mam nadzieję, że po jednej, dwóch się uda. A w razie czego nie będziemy ryzykować zepsucia całej akwareli, gdybyśmy to robili na końcu, czy też w trakcie malowania. Zatem to, co teraz trzeba zrobić, to wziąć sienę paloną. Proszę bardzo, sporo sieny palonej możecie sobie rozrobić na talerzyku, czy też na palecie. I tę sienę paloną, najlepiej dosyć skoncentrowaną, po prostu malujemy nią krawędź ręcznika papierowego. Proszę bardzo, w ten sposób.
tak żeby tej farby tam trochę było. Możemy zmoczyć jeszcze wcześniejszy kawałek ręcznika, żeby on się nam ładnie wyłożył zaraz na papierze. No i już pokażę, co będziemy robić. A przy okazji okaże się, czy wychodzi tak, jakbym chciał. Czy też trzeba więcej farby nałożyć. Słuchajcie, ten ręcznik musi porządnie napić się farby. Możecie zrobić też próbkę na kawałku czystego papieru, jeżeli macie takowy pod ręką, a polecam zawsze kawałek takiego papieru mieć do akwareli. Także tutaj musi być sporo farby. I teraz, tutaj mam czysty kawałek z tej strony. O co chodzi? Przyłożymy ręcznik papierowy do papieru i przesuniemy w prawo. Widzę, że jeszcze troszeczkę muszę napoić mój papier farbą. No to już go napoimy jeszcze nieco. Także wykorzystamy dzisiaj znowu przypadek, sporo przypadku. Proszę bardzo, teraz powinno już wszystko działać. Jeszcze jedna próba. O, właśnie. Jest taki moment, w którym dostaniecie to, co ja właśnie teraz dostałem. Proszę bardzo, to będzie nasz początek malowania kanionu Colorado, tylko ja to teraz powtórzę już na tej właściwej kartce. Jeszcze troszeczkę dodam farby, bo tu nieco jej zeszło. Niewiele, ale jednak troszkę. Proszę bardzo. No i teraz jedziemy na tym właściwym papierze, na którym będziemy malować. U mnie to jest Palazzo z bawełną. Troszkę poczarujemy, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj nie ma się co specjalnie zastanawiać. Przykładamy papier, hop, i ciągniemy. Możecie w czasie przeciągania papieru leciutko nim też chwiać góra, dół. Tak, żeby ta linia nieco się wygięła. No właśnie coś takiego. Ja nawet myślę, że powtórzę w jakimś miejscu jeszcze ten ślad. Może utnę sobie połowę tego papieru. O właśnie, przeciąłem go nożyczkami na pół i jeszcze gdzieś taką smugę. Powtórzę. Gdzieś można po prostu przycisnąć palcem, proszę bardzo, i przejechać w ten sposób. Tak naprawdę to głównie do pierwszego planu będą nam te ślady potrzebne. Można nawet ręką ten papier przycisnąć i proszę bardzo, mamy strukturę, którą chcieliśmy mieć. Ona przyda nam się zaraz do tej skały na pierwszym planie. Jeżeli wprowadzacie powtórki, to pamiętajcie o tym, żeby chwiać podobnymi liniami, jakie robiliśmy na początku. I w ten oto sposób mamy wstępnie namalowane warstwy geologiczne. My oczywiście jeszcze teraz możemy wziąć pędzel i już pędzlem gdzieś na przykład tam w oddali dodać je troszkę bardziej zwarte, powtarzając ruch, który wykonywaliśmy przed chwileczką. Można mu pozwolić gdzieś się troszeczkę rozpłynąć w dół. Proszę bardzo. To będzie taka pierwsza podmalówka. Można tutaj teraz wkroczyć z wodą i troszeczkę ją rozpuścić.
No, mam nadzieję, że już Wam się udało te ślady nanieść. Teraz możemy wziąć w dłoń ołówek i ołówkiem dodać jeszcze troszeczkę wyżej niż ślady, które nanosiliśmy, nieco linii, które zaznaczą nam szczyty skał, łącznie z tą skałą wychodzącą troszeczkę ponad poziom, która jest mocno oświetlona. Możemy sobie teraz naszkicować te skały, przede wszystkim tą skałę na środku trójkątną. Śmiało po tych paskach, nie przejmując się specjalnie, na ile to będzie zgodne ze zdjęciem, bo na pewno w jakimś stopniu będzie inne. No i o to nam właśnie chodzi. Mniej więcej w 1 trzeciej od góry jest krawędź skał i podobnie w 1 trzeciej od prawej strony jest ten jasny, oświetlony szczyt. Tutaj zobaczcie, gdzie wasza akwarela wam podpowiada umiejscowienie tego szczytu. Przyjrzyjcie się waszej akwareli i zobaczcie, co ona do was mówi. W którym miejscu będzie idealny fragment, żeby ten jasny szczyt skały pokazać. Malutką korektę zrobię u mnie i już będzie troszkę bardziej wiernie ze zdjęciem. Tak więc cały czas korzystamy z przypadku, z tego co w zeszłym tygodniu omawialiśmy i przypadek wykorzystujemy nadal śmiało. Teraz, jeżeli już zrobiliście sobie szkic, możemy śmiało zrobić warstwę taką gruntującą, ponieważ paski paskami, ale skały oczywiście nie będą białe. Ja tutaj użyję ugru, jeszcze z odrobinką różu angielskiego, może to być też siena palona, tak jak wspominałem, właściwie tak mówiłem na początku, więc użyję sieny palonej i ugru. I teraz tak, całe to wzgórze, które jest na pierwszym planie, pokryję w tej chwili cieplutką warstwą ugru, proszę bardzo, takiego nawet nieco ocieplonego sieną paloną. Jak leci, po prostu na płasko zupełnie je wypełniamy. Te paski, które malowaliśmy ręcznikiem papierowym, częściowo zostaną widoczne, częściowo pewnie się nieco rozpuszczą, ale myślę, że w większości będzie je bardzo dobrze widać. Proszę bardzo. Gdzieś tam jakieś takie malutkie białe prześwity możecie też zostawić. Na zdjęciu pojawiają się takie jaśniejsze fragmenty. Niech one sobie prześwitują.
Także teraz robimy taką warstwę najjaśniejszych tonów. Troszkę na odwrót zaczęliśmy, bo zazwyczaj w akwareli zaczynamy od najjaśniejszego, ale właśnie dlatego tak zrobiliśmy, bo gdyby coś z ręcznika papierowego nie wyszło drastycznie, jakiś kleks się zrobił zupełnie nie tam, gdzie chcemy, to możemy to jeszcze zmienić na samym początku. Dlatego w takiej kolejności zaczęliśmy. Coś się zapętliłem, powtórzyłem to, co powtórzyłem, no ale wiadomo, o co chodzi. Proszę bardzo. Mamy taką warstwę gruntującą. To oczywiście nie jest koniec. Jeszcze będziemy coś tutaj działać. Coś jeszcze się ciekawego wydarzy na tej skale. Możemy zająć się kolejnymi. I te kolejne pokryjemy ugrem również, ale trochę bardziej rozbielonym. A tak naprawdę można go nawet odrobinkę ochłodzić jakimś jasnym błękitem, żeby nieco zszarzał. I w ten sposób nieco bardziej rozcieńczonym i leciutko zszarzonym ugrem potraktujemy drugi plan. Właściwie to możemy tutaj śmiało dodawać troszkę więcej ultramaryny, kiedy schodzimy w dół. Także więcej ugru u góry, bo tam światło słońca jeszcze wpada, a schodząc w dół stopniowo dodawajcie ultramaryny, możecie przyciemniać nawet, o właśnie tak, całość. Od razu dostaniemy ten efekt cienia zalegającego w głębi kanionu. Polecam tutaj ewentualnie chwianie kartką, jeżeli będziecie chcieli poprowadzić farbę w jakieś inne rejony albo spowodować, żeby ona się rozpływała. Możecie też dodać troszkę sieny palonej. Ja chyba zostawię tutaj jakiś taki mały, nieistniejący szczyt, bo akurat ładnie go światełko złapało, może nawet dwa. O, właśnie w ten sposób. Po prawej stronie zmodyfikowałem troszeczkę kanion Colorado po swojemu. Mam nadzieję, że to nie jest nic strasznego. Akurat przypadek tak chciał, że coś ciekawego pojawiło się z tamtej strony samo. Proste, prawda? Wychodzi kanion Colorado niemalże sam. Sam się maluje. Jeżeli jakiś taki ciekawy kształt tam Wam wyjdzie w tle, zostawcie na przykład jakiś jaśniejszy obrys, zawsze można go później przyciemnić, ale a nuż widelec coś ciekawego w tle przypadkowo powstanie. Tak naprawdę ten etap, który teraz malujemy, można było rozłożyć na kilka etapów, namalować go no, jakoś stopniowo, przyciemniając. Natomiast ja bardzo lubię ten efekt takiego miękkiego rozpływania się akwareli, dlatego wszystko maluję teraz. Tutaj zbiorę, a może nie, może to jest dobry efekt. Myślę, że ta plamka jest dobra, tylko ją od góry troszeczkę rozjaśnię. I tutaj podpowiedź dla Was. Możecie teraz kawałeczkiem czystego ręcznika papierowego wprowadzać jeszcze takie delikatne światła. Jak widzicie, tam niektóre krawędzie skał rozjaśniają się ewidentnie i można teraz właśnie ręcznikiem papierowym jeszcze troszeczkę rzeźbić w tle. Naszym celem jest to, żeby to tło namalowało się niemal samo. Za
tak jak powstało na skutek wymywania kanionu przez rzekę Colorado. Zatem użyjemy tutaj sporo przypadku, bo wierzę, że przypadkiem można naprawdę sporo dobrego tutaj zdziałać. Myślę, że to, co tam powstało, jest dla mnie satysfakcjonujące. Dam wam czas na swobodne zabawy z waszym cieniem w kanionie Colorado. Zaprzęgnijcie wiele przypadków do dzieła. Nie obawiajcie się eksperymentów. Dopóki tamte warstwy są mokre, można tam śmiało jeszcze wpuszczać jakieś kropelki, wydobywać jakieś zarysy, coś przyciemniać. Pamiętajcie, że zdjęcie to jest tylko inspiracja, więc nie musimy się zbytnio przejmować, jeżeli coś wyjdzie troszeczkę inaczej. Oczywiście te cienie na skałach u góry będziemy zaraz dodawać, jak to sobie trochę podeschnie. Także spokojnie, do góry jeszcze dojdziemy. Na razie zostajemy tam w głębi kanionu i pozwalamy przypadkowi działać. No i jak wam się maluje, jak podoba wam się wycieczka do kanionu Colorado? Proponuję teraz stopniowo przejść tam powoli w górę. Tak naprawdę będziemy używać praktycznie jednego koloru do malowania tych wszystkich cieni. Także wyjdziemy tą ciemną plamą i dodamy teraz kilka plam tych cieni u góry. Polecam wam do tego po prostu ultramarynę. Ewentualnie ceruleum lub jaśniejszą ultramarynę. One tutaj będą bardzo dobrze pasować. I teraz dosłownie na to, co mamy, będziemy nakładać warstewki, rzeźbiąc te wszystkie cienie i załomy, które tam się pojawiają. Z tym, że pamiętajcie, zwracajcie uwagę bardziej na to, co w waszej akwareli się dzieje. Nie musi to być wierna kopia kanionu Colorado. Możemy tutaj działać po swojemu. Sprawdzam tylko, czy to już wystarczająco podeschło, bo jeżeli tam macie za mokro, to jeszcze chwileczkę poczekajcie. Ja właśnie sprawdzam, jak to wygląda u mnie. No na górze na pewno jest suche, więc ja może zacznę od góry. To jest chyba lepszy pomysł. Przede wszystkim przyciemnię troszeczkę szczyt tego płaskowyżu. Szczyt kanionu, bo to może nie płaskowyż, szczyt kanionu. I gdzieś zejdę takimi schodkami w dół. Tam może być troszeczkę nawet bardziej rozcieńczona ta ultramaryna, bo to jest bardzo daleko od nas. Tam już wszystko ginie sobie za mgiełką atmosferyczną. I teraz dosłownie takimi schodkami, hop. 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 Troszeczkę jeszcze jaśniej.
No i tak kawałek po kawałku te cienie wmalujemy. Podobny sposób możemy dodać kilka cieni na tej skale. Możemy je troszeczkę ocieplić, nawet bardziej sieną paloną. A dodam jeszcze jakiś cień całkiem po lewej stronie, żeby jednak efekt tego bocznego światła był nieco silniejszy. No właśnie, coś takiego jest lepsze. Dobrze, czas na cienie na skalę przed nami. Ultramaryna plus może być troszeczkę karminu, żeby pójść w lekkie fiolety nawet. To będzie wskazane. Karmin, ultramaryna plus siena palona. Czy tu już wyschło? Prawie. Jeszcze chwileczkę poczekam, bo tam jeszcze nie do końca wyschło. Na dole. Zajmę się w takim razie górą. Albo za chwilkę zajmiemy się niebem, jeżeli to jeszcze będzie sobie wysychało. Myślę, że to jeszcze troszeczkę czasu potrzebuje, przynajmniej u mnie. Tak, myślę, że to jest dobry moment, żeby chwilowo zająć się niebem, a później wrócimy do tamtego fragmentu. Niech on sobie w spokoju wyschnie. Zacznę od tego, że zmoczę papier i troszeczkę zmyję tych śladów, które z ręcznika papierowego nieco za wysoko u mnie wyszły. Następnie zmieszamy sobie błękit dosyć ciepły z dodatkiem ugru, ponieważ ta najniższa część nieba zawsze ma w sobie takie ciepłe prześwity.
Zrobię tylko troszkę porządku na mojej palecie, na moim talerzu. Dokładnie. Zostawiając ewentualnie jakieś małe prześwity na białe obłoki i idąc w kierunku ciemniejszych błękitów w górze z udziałem ceruleum. Żywe ruchy na niebie. Można dodać też troszeczkę ultramaryny. Gdzieś ta ultramaryna tu jest. Żeby uzyskać chmury, nieco ultramaryny z. Dodatkiem sieny palonej da nam ładną szarość. W ten sposób. Jeszcze zmiękczając nieco krawędzie pędzlem. Teraz upuszczając nawet kilka kropel wody, pomogę rozpłynąć się chmurom na niebie. A bardziej osuszonym pędzlem. Wymarzę kilka białych obłoczków nad horyzontem i dam Wam czas na spokojne eksperymenty z Waszym niebem. Tutaj naprawdę dużo spraw możecie zostawić przypadkowi. Nie obawiajcie się chlapnąć na papier, zmyć czegoś z papieru. Niech niebo się maluje.
No i jak tam wasze niebo? Mam nadzieję, że dobrze się rozwija. Ja stopniowo wrócę na dół, troszeczkę zgaszę. Zobaczę w każdym razie, czy to jest dobry pomysł. Tak, troszeczkę jeszcze ocieplę i zmodyfikuję tonację na tym najdalszym wzgórzu. Proszę bardzo, na tej skale najdalszej. Troszkę ją ocieplę jeszcze. Tak, żeby to jednak ta najbliższa nam była zdecydowanie najjaśniejsza. Myślę, że teraz przyda się płaski pędzel. Płaski pędzel bardzo dobrze nadaje się do malowania skał. Ja takim płaskim pędzlem za pomocą ugru z odrobinką sieny palonej lub różu angielskiego dodam do, no za dużo troszkę wody, dodam do tejże skały. Kilka podziałów. Kilka takich śladów i no i te cienie, o których już wcześniej mówiliśmy. Teraz tutaj sobie podeschło, więc można je bardziej komfortowo malować. Że trochę je uproszczę, nawet zmniejszę ich liczbę. To, co tutaj wyszło, bardzo mi się podoba i chyba przy takiej większej skale zostanę, chociaż zobaczę, może dodam jeszcze, a może dodam ten drugi jej załom. Powinno to dobrze wyglądać. Ale zachęcam Was do tego, żeby kierować się przypadkiem, tym, co dobrego powstanie u Was. Pamiętajcie, że to jest najważniejsze. Tak, dodam jeszcze ten jeden załom z większą ilością ultramaryny z karminem. Samym odcieniem, który mam na pędzlu, schodzę jeszcze troszkę niżej i przyciemniam jeszcze nieco to najniższe piętro kanionu. No i kilka jeszcze cieni pojawia się na skale. To jest też dobry moment, żeby użyć płaskiego pędzla w pionowej orientacji i dodać nim kilka pionowych, ewentualnie kilka takich
bardzo cieniuśkich dotknięć, które dadzą nam efekt długich cieni tam w oddali właśnie. Naprawdę płaskie pędzle to jest magia. Można nimi fantastycznie operować. Kilkoma dotknięciami można wyczarować prawdziwe cuda. Nawet nie będę przerzucał się na inny pędzel. Przepraszam, że nie zajmuję się komentarzami, ale tak wczułem się w malowanie, że nie chcę się rozpraszać. Mam nadzieję, że uda mi się tam zerknąć za chwilkę. Moi drodzy, błękit, i to może być całkiem żywy błękit, posłuży nam do namalowania tego najdalszego planu. I on będzie niezwykle ważny, bo on tak naprawdę stworzy nam głębię i poczucie skali, kontrastu. Ten mały prześwit błękitu w oddali na horyzoncie jest tutaj niezmiernie ważny. No właśnie ten. Można go jeszcze troszeczkę z drugiej strony pokazać, proszę bardzo. Korzystając z tego, że mam go na pędzlu, użyję go jeszcze w kilku miejscach tam najdalej na skalę. Być może nawet jeszcze coś tutaj w cieniu nim poczaruję. Zaraz zobaczę. To jest błękit z niewielkim dodatkiem bieli tytanowej, dlatego on działa kryjąco i lekko nawet rozjaśnia fragmenty, które nim maluję. Polecam Wam właśnie w tym celu troszeczkę bieli używać. Możecie troszkę bieli dodać do błękitu, którego teraz używacie. Jeżeli nie macie bieli w Waszych akwarelach, możecie śmiało użyć bieli z tempery, gwaszu, no może mniej z akrylu, ale zdecydowanie można bielą błękit wzbogacić po to, żeby właśnie takie wdzięczne efekty uzyskać. O, zauważyłem, że brakuje mi jeszcze jednego dosyć ważnego cienia. Właśnie go dodaję. Zwróćcie uwagę, że cały czas robię wszystko od jakiegoś czasu płaskim pędzlem, właściwie jego narożnikiem. Kiedy przyciskam troszeczkę mocniej, to ten narożnik zostawia bardzo wdzięczne ślady, których formę można dowolnie modyfikować. Myślę, że drugi plan prawie gotowy. Mieliśmy użyć kredek akwarelowych, co za chwileczkę już uczynimy. Ja jeszcze bardzo subtelnie, ale to są naprawdę bardzo subtelne, prawie niewidzialne dotknięcia ugrem. Dodaję kilka pionowych pęknięć na skałach.
No i zajmę się teraz raz jeszcze naszą skałą na pierwszym planie, od której zaczynaliśmy całą tę zabawę. Mianowicie, myślę, że jeszcze troszeczkę ją ocieplę, ale tym razem już nawet żółcienią kadmową, już nawet nie ugrem. Żółcień kadmowa da cienką warstwą kładziona jeszcze cieplejszy odcień i pozwoli wyjść tej skale bardziej na pierwszy plan. No właśnie tak. Śmiało możemy do dołu z tą żółcienią pojechać. Ja zostawię kilka przypadkowych śladów, grubiej nieco naniesionych wodą. To będą jakieś załamania na skałach, które tutaj na dole też się pojawiają. I myślę, że tyle. Ograniczę się do tego, co wyszło mi trochę z przypadku. Akurat wyszło dosyć podobnie do zdjęcia. No tak, ale ktoś powie, że na tej skale przydałoby się jeszcze kilka pasków nieco bardziej nasyconych. I właśnie w tym celu wezmę teraz kredki akwarelowe, które wszak były zapowiedziane. Przyda się siena palona. O, proszę mi nie spadać kredki, nie spadać, bo się połamiecie. Szukam sieny palonej. Siena palona, zgłoś się. Jest siena, powiedzmy. Teraz na mokrym jeszcze papierze dodaję kredką akwarelową kilka śladów. Myślę, że potrzebuję jednak czegoś nieco ciemniejszego, już znalazłem. Dosyć dynamicznymi pociągnięciami, żeby tutaj za bardzo nie dziubdziać, tylko niech to będzie machnięte z życiem i z charakterem. Jest jeszcze taki wdzięczny cień z lewej strony i myślę, że ten cień można będzie za chwilkę już domalować. U mnie się troszeczkę wypłaszczyło, bardziej to wzgórze, ale nie będę już tego ruszał, bo jestem zadowolony z tej kotlinki. Natomiast teraz spróbuję jeszcze trochę pobawić się światłem. Nakładam taką warstewkę
korzystając z krawędzi pędzla. No, zobaczymy, co wyjdzie. Myślę, że coś ciekawego może się tutaj wydarzyć. Dodam jeszcze odrobinkę cienia tutaj, o właśnie, tak, żeby te szczyty wystające schowały się trochę za cieniem tej frontowej skały z przodu. Gdzieś tutaj wpuszczę jeszcze troszeczkę błękitu i sieny palonej w tą plamkę. Teraz już trochę improwizuję. Przyciemniam tutaj fragment po lewej stronie. Pamiętajcie, aby wierzchołkiem kierować pędzel tam, gdzie chcecie mieć ciemniejszy ślad, a druga strona da wam znacznie jaśniejszy ślad, który będzie miękko wtapiał się w to, co już jest na papierze. Myślę, że ostatnia rzecz, którą się tu jeszcze troszkę pobawię, to będzie nieco pionowych dotknięć. Są takie bardzo ładne rytmy pionowe na tej skale. Jak widzicie, już trochę abstrahuję od tego, co jest na zdjęciu. Troszkę po swojemu to zrobiłem. No i o to chodzi. Można dodać i kilka chlapnięć z pędzla. Taką ciepluśką zielenią po to, żeby dostać te faktury i krzaczki, które porastają sobie skałę. Ale nie za wiele. Wkraplam jeszcze troszeczkę ciemniejszego cienia ze sieny palonej z ultramaryną, oczywiście. Tutaj w te załomy, bo one zbudują nam bardzo, bardzo wdzięczny pierwszy plan, bez którego kontrastu po prostu by brakowało. Zatem jest to ważny fragment. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście można jeszcze płaskim pędzelkiem troszeczkę ubarwić naszą skałę różem angielskim albo pomarańczem, takimi poprzecznymi pasami, o właśnie w ten sposób. Niech dostanie troszkę więcej koloru. Tak, myślę, że to chyba jest ten efekt, który chciałem uzyskać. Jest w nim doza spora przypadku, jest troszkę efektów zamierzonych, no i o to chodziło. Może jeszcze kilka abstrakcyjnych wręcz plam pomarańczem, o właśnie w ten sposób.
I chyba gotowe. Zerkam jeszcze okiem na całość, czy czegoś nie brakuje. Pokażę Wam, jak zawsze, z bliska kilka fragmentów. Opa. Tak to wygląda z bliska. Jest dosyć nadal abstrakcyjnie i o to właśnie chodziło. Jestem zadowolony z tych cieni na drugim planie. Skała na pierwszym planie wyszła i świeci należycie. No, a teoretycznie za nią mogło być troszeczkę więcej cienia. Spróbuję to troszeczkę więcej cienia tam dodać. Znaczy nie spróbuję, dodam. Jestem tutaj ciekaw efektu, więc śmiało. Tak, to był dobry pomysł, bo dzięki temu szczyt tej skały zdecydowanie jeszcze wyszedł lepiej na pierwszy plan. Tak jak Wam wspominałem, takimi dotknięciami, gdzie wierzchołek pędzla kieruje się w dół, możecie jeszcze śmiało operować cieniami w tle. Tak jest, myślę, że gotowe. A jeszcze tutaj widzę prześwit jakiś bardzo, bardzo jaskrawy, który jest zdecydowanie za jasny. Już go troszkę zgaszę. Zostawiłem go z taką myślą, żeby go później jeszcze trochę podkolorować i zapomniałem. Tak, myślę, że na tym poprzestanę, niebo u mnie rozwinęło się w taki właśnie sposób. Jak widzicie, skały są gotowe, horyzont jest. Cóż więcej trzeba? Myślę, że można kończyć, żeby nie zamęczyć naszych akwareli. Pięknie Wam dziękuję za wspólne malowanie, za wspólną wyprawę do kanionu Colorado. Mam nadzieję, że kiedyś odwiedzę go, bo jeszcze mnie tam nie było, a to jest miejsce, które z pewnością zobaczyć trzeba. I jeżeli też macie takie marzenia, to życzę Wam, żeby te dzisiejsze zajęcia były takim punktem zwrotnym, prowadzącym do tego, żebyśmy Wielki Kanion Colorado odwiedzili, bo wiem, że zdecydowanie warto. Pamiętajcie o tym, że w akwareli możemy wykorzystać różne nietypowe techniki, takie jak chusteczka, jak ręcznik papierowy, którym dzisiaj malowaliśmy. To mogą być bardzo nietypowe narzędzia, którymi wykreujemy sobie ciekawe ślady, które gdzieś później w pracy zostają. Czasami wyjdą tak, że właściwie niewiele trzeba do nich dodawać pędzlem.
Pamiętajcie, nie tylko pędzlem można malować. A jeżeli już pędzlem, to płaskie pędzle, prawdziwa magia. Polecam bardzo serdecznie do akwareli i nie tylko. Życzę Wam pięknego wieczoru, bardzo dziękuję za wspólne malowanie i zapraszam już jutro na malowanie pastelami. Dobranoc!